25 sierpnia 1789 roku król Prus Fryderyk Wilhelm II podejmuje ambitną decyzję o budowie nowej drogi wodnej, która w przyszłości połączy Gliwice z Berlinem i Morzem Bałtyckim. To sposób na tani transport między innymi węgla kamiennego i wyrobów hutniczych w głąb Prus i do innych krajów. Budowa kanału rozpoczyna się w 1792 roku. Jednak prace nie idą zgodnie z planem. W Europie to czas wojen napoleońskich i część robotników walczy na froncie. Choć w lipcu 1806 roku z Gliwic odpływa pierwsza barka w kierunku Wrocławia, oficjalnie kanał zostaje otwarty dopiero 30 lat po rozpoczęciu budowy, w 1822 roku. Koszt jego budowy wyniósł 800 tysięcy talarów. Ma 46 km długości i przebiega niemal równolegle do Kłodnicy, a co roku spławia się nim około 50 tysięcy ton towarów. Początkowo barki ciągnięte są przez ludzi, których później wyręczają zaprzęgi konne. W Gliwicach kanał przebiega obok większości ważnych fabryk i zakładów przemysłowych, a swój początek ma przy Starej Hucie Gliwickiej. Następnie wjedzie w okolicach obecnej ulicy Jagiellońskiej, Świętej Katarzyny, by przeciąć ulicę Częstochowską, Dworcową i Zwycięstwa. Dokładnie w tym samym miejscu, gdzie obecnie poprowadzono drogową trasę średnicową. Aż trudno w to uwierzyć, że w miejscu dzisiejszego gliwickiego centrum handlowego znajdował się śródlądowy port z prawdziwego zdarzenia. Hale magazynowe i warsztaty otaczały hałdy węgla, piasku i żwiru. Pracę portu wspomagała wybudowana w 1897 roku linia kolei wąskotorowej. Kanał nie służył jednak tylko do celów przemysłowych. Na jego wodach organizowano m.in. zawody kajakarskie i wędkarskie. W 1894 roku złowiono tu 25-kilogramowego szczupaka. Wędkarzom trafiały się karpie, liny, węgorze i raki. Ryb było na tyle dużo, że poszczególne fragmenty kanału wydzierżawiono, a dzierżawcy wynajmowali strażników do ochrony swoich odcinków przed kłusownikami. Zimą miasto tworzyło lodowiska i na zamarzniętych wodach kanału pojawiali się łyżwiarze. Jak podają źródła, naturalne lodowiska były w miarę możliwości oświetlane, a mieszkańcom towarzyszyła muzyka. Szczególnym powodzeniem wśród gliwiczan cieszyły się spacery promenadą wzdłuż kanału. Pierwsze ścieżki wytyczono już w 1828 roku, a deptak obsadzono drzewami. Trasa wiodła od obecnego Parku Chopina do ulicy Konarskiego i Parku Chrobrego. Spacer można było uprzyjemnić specjalnym okolicznościowym trunkiem. Był to 35% Gliwicer Kanalwasser. Popularność wędrówek wzdłuż kanału z czasem jednak zmalała, gdyż w okolicach śluz, zwłaszcza latem, unosił się intensywny, nieprzyjemny zapach. Na znaczeniu tracił także sam kanał Kłodnicki. Ostatecznie prace nad nim wygasają w 1936 roku, a jego koryto zostaje w dużej części zasypane. Tymczasem trwa już budowa nowego kanału, który do 1945 roku będzie nosił imię Adolfa Hitlera. To istniejący do dziś kanał Gliwicki. Współcześnie o dostępie Gliwic do morza, jaki zapewnił kanał Kłodnicki, przypomina mieszkańcom stojąca na rynku fontanna Neptuna. A na pozostałości jednej ze śluz natrafiono pod koniec 2013 roku w trakcie budowy DTŚ.